Witajcie, z tej strony Ponguj, a w dzisiejszym odcinku zagram sobie w Super FNAF-a. Cóż, jest to ostatni odcinek z serii, który już był długo wyczekiwany, bo miałem go zrobić dawno temu. Miałem z tym pewne problemy. Dwa razy w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu, zepsuło mi się nagranie, ponieważ miałem ustawiony na numlocku jedną cyfrę używam do tego, żeby zatrzymywać puszczaj nagranie. W ogóle o tym zapomniałem i nie mogłem tego przez chwilę zrozumieć. I w tym miejscu ostatnio skończyliśmy. Shadow Freddy dał nam liczbę, która tam zawsze jest randomowa, więc ja pewnie dostałem inną niż wcześniej. Teraz było 7819. No i mam tutaj taki specjalnie ukryty dodatkowy pokój, którego tutaj wykorzystuję, żeby ukrywać wszystko, co się wydarzyło, wszystko, co animatroniki zrobiły, czyli wciskanie stróżów nocnych w stroje. No i tutaj notatki są, które mówią, że nie mają pojęcia, jak długo mogą w takim stanie wytrzymać, że ciała zostaną w końcu znalezione, że wywozili je na śmietnik, że może powinni w ogóle pozbyć się animatroników, pozbyć się całej tej restauracji. No i cóż, wiemy, że tak się później stanie. Żeby tak jeszcze przypomnieć, teraz robimy sobie dobry ending, bo tyle czasu minęło, że pewnie już można było zapomnieć, co się tak wydarzyło. Mieliśmy dwa zadania do zrobienia, czyli pomóc Shadow Bonniemu i pomóc Shadow Freddiemu. Zrobiliśmy obie rzeczy. I teraz przechodzimy do zakończenia. Zakończenie niby zaczyna się tak samo jak złe zakończenie. Dobre i złe się zaczyna tak samo. Bo to, co zrobimy w tej chwili, czyli kontynuację po tym miejscu, który się właśnie dzieje, to nie jest możliwe do wykonania jedynie za pomocą Shadow Bonniego i Shadow Freddiego, za pomocą tego, że oboje zostali uratowani. Bez tego nie możemy iść dalej. I zaraz zobaczymy, co takiego się wydarzyło. To już będziemy musieli na niego czekać. Nawet jeżeli będziemy musieli tu zostać na zawsze. O, było. Było już w normalnym zakończeniu. I teraz przechodzimy do czegoś nowego. Shadow Bonnie wchodzi do dodatkowej, ostatniej minigierki. Co my tu mamy? To jest zupełnie to samo, co we FNAF trójce. No minigierka Shadow Bonniego, czyli przeskakiwanie przez różne inne minigierki, tylko że tym razem tutaj jest coś innego niż mieliśmy we FNAF 3. Musimy się przełamywać przez... Tutaj zaczyna się Fredbear's Family Diner. Jak pójdziemy w lewo, to zaraz znajdziemy... No dawaj, szybko. Strasznie to jest długie, monotonne niestety. Tutaj mamy Freddy Fazbear's Pizza oczywiście. Tu już na górze widzimy następne przejście. Koncept jest generalnie fajny, tylko że to jest długie strasznie. Jak przejdziesz to jeden raz, to masz dosyć. Właśnie to jest mój problem tutaj z gameplayem. No, teraz przeszliśmy do pokoju ugryzionego dzieciaka, czyli już widzimy, mamy spoilery, że coś z nim będzie. Tak. Super FNAF jest z gameplaya dosyć okej, grą, dosyć fajną, tylko że tego gameplaya tutaj jest mało. Żeby zdobyć dobre zakończenie, na dobrą sprawę dwie rzeczy w tej chwili zrobiłem. Czyli pomogłem Shadow Bonniemu, co zajęło mi minutę, czyli podejście, znalezienie tego listu. No. I trzeba było też pomóc Shadow Freddiemu, czyli znaleźć go tam 3 razy. To tam trochę więcej zajmowało, ale też jest to nic wielkiego. Tutaj mamy marionetki, pokój, żeby mi się nie zapomniał. Największe, co nam gra oferuje, to minigierka z Foxym. I tutaj dochodzimy do płaczącego dzieciaka i uwaga, co się dzieje. Shadow Bonnie podchodzi, odwraca się i mówi:
Już dobrze, nie musisz więcej płakać, synu. Co plot twist. Shadow Bonnie to ojciec urodzonego dziecka. I zaraz będzie drugi plot twist. Ugryzione dziecko jest Shadow Freddy, ale to jest tylko oczywiście teoria, która tutaj jest stworzona przez twórcę Super FNAF. Nie do końca się z tym zgadzam. W ogóle się z tym nie zgadzam. Ale to jest już na ten moment mniej ważne. To jest tylko historia stworzona tego fangame'a. I patrząc na to, że uratowaliśmy ich obu, pomogliśmy im. Zaraz idziemy dalej, mamy coś więcej. Mamy tam 6 maja, mamy następną noc. Że to jest taka genialna następna noc. Gdzie noc piąta, która jest tak naprawdę parę dni później. Więc tak się wyłamuje z logiki tego, czym powinna być piąta noc. Tak głupie trochę. No i teraz jest dzień. Animatroniki się bawią, śpiewają, tańczą i tak dalej. Dołącz się do zabawy, wszyscy mówią. Nawet Foxy wyszedł ze swojej pirackiej zatoki na scenę. No. Okej, show skończone dzieciaki. Freddy i gang przechodzi na emeryturę. Cała załoga jest już dosyć stara, prawda? Pożegnajcie się. Tak biedne dzieci, smutne. Żegnaj Bonnie, nie mi cię brakowało. Żegnaj Chica. Żegnaj Foxy. Kapitanie Foxy. Miło było cię poznać. Spotkać. Są takie fajne. Fajne, smutne, głębokie takie, jak to się mówi. Screeny. Zdało mi się, że słyszał Freddy'ego płaczącego, ale smutne. Ale przechodzimy dalej, bo mamy jeszcze coś do zrobienia. No z piąta, 12 AM, która, zapamiętajcie, ta 12 AM ma jeszcze mniej znaczenia niż wcześniej. W ogóle tutaj godzina nie ma żadnego znaczenia. Jest zrobiona tylko po to, żeby była nawiązaniem do FNAF-a. I co się dzieje? Parę miesięcy później Shadow Freddy wychodzi i mówi: Follow me. Skądś już to znamy. Ciekawe, co się w tej chwili stanie. Zaczynamy z Freddym. I co ten Freddy zrobi? Pytanie. Generalnie mogę zrobić jeszcze jeden odcinek, ale raczej nie zrobię, nie wiem. Z tego Foxy Holloway Runnera. Nie mam żadnego pojęcia, czy cokolwiek ciekawego się dostanie, jak się to przejdzie. Przeszedłbym chętnie. Bo parę razy próbowałem, parę razy byłem blisko nawet. No oczywiście Shadow Freddy tutaj próbuje Freddy'ego zaciągnąć do safe roomu, ale ten nie może wyjść do tego safe roomu. Tutaj mamy problem, musimy się odsunąć i... Uwaga. To już widzieliśmy oczywiście. Wiemy, co się stanie, wiemy, co się będzie działo. Tylko że we FNAF-ie to były krótkie minigierki w międzyczasie do normalnej gry, więc nie nudziło nas to, że robiliśmy 5 razy tą samą rzecz, a zgadnijcie, co tutaj jest? Tutaj robimy 5 razy tą samą rzecz i to jest nudne. Bo niego. Kto by się spodziewał? Co za plot twist. Uwaga, drugą myjem. Godzina mi się zmieniła. Bardzo duże ma znaczenie tutaj godzina, pamiętajcie. Żartuję, nie ma. No generalnie robię ten odcinek, żeby to w końcu skończyć, bo... Ile można? Ostatni odcinek Super FNAF'a już... Nie pamiętam, kiedy był. Wiele miesięcy temu, jak nie cały rok. Nie pamiętam, nie sprawdzałem. Okej.
Biedny Boniacz nie może przejść. Generalnie nawiązania do, znaczy nie nawiązania, tylko użycie piosenek Delving Tombstone i innych FNAF-owych fajnie tu wychodzi. Forma jest fajna, znaczy treść jest fajna, jeśli chodzi o ich interpretację fabuły, to tak średnio, ale czekaj, forma jest ładna, ale treść jest słaba. No i też forma jest na tyle pusta, że mało gameplayu w tym jest. Na mało jakichś oryginalnych rzeczy robimy, mało się dzieje. Nie wiem jak to dobrze opowiedzieć. I teraz uwaga. Plot twist. No Foxy mi się generalnie przeszedłem po okolicy, żeby się dowiedzieć, czy cokolwiek ciekawego tutaj jest. Bo no Foxy jest najszybszy z nich wszystkich, więc ma to sens, żeby Foxy mi się przebiec, a nie nikim innym. No ale zgadnij się co? Taki plot twist, taki spoiler tego, co będzie za moment. Nie ma nic ciekawego. Nigdzie. Tutaj nic. Możemy sobie wejść. Z tego specjalnego pokoiku, w którym tu byli Baron Boy i cała reszta. Czekaj się, nic nie zmieniło. Jedyne co widzimy, to ta kapiący dach i szczury, czyli to co już było. Co widać teraz praktycznie w każdym pokoju. Nic szczególnego. Fajnie jest to, że z każdego miejsca nam dosłownie przechodzi Shadow Freddy. Tutaj sprawdzam, czy mogę wyjść w dowolny korytarz Foxy. Bo on powinien przechodzić drugim i normalnie w poprzednich nasach się nie dało. Musiałeś wyjść prawym korytarzem. No i teraz po tym jak się skończyło wszystko, to można było każdym animatronikiem tutaj wejść do biura bez żadnego problemu. Ale nie ma tu nic ciekawego, znowu. Foxy jest śmieszny, bo generalnie jest w stanie przegonić Shadow Freddy'ego. Jakie śmiechowe jest. Też możemy do kuchni wejść, możemy pogadać z marionetką, która nam tu marionetka mówi. Jestem pewna, że kiedyś wróci. Wróci, prawda? No kiedyś wróci, ciekawe kiedy. Taki spoiler, już wrócił. No, Golden Freddy też tutaj siedzi. Więc Freddy się nas pyta, co tam. No wychodź. No to jak już zobaczyliśmy, że nic ciekawego nie ma, możemy sobie iść. Minigierka ta jest zepsuta, jak była zepsuta, i minigierka Foxy'ego też jest zepsuta. Żeby już nie można było w to zagrać ostatniej nocy. Przypał. Uwaga, teraz będzie plot twist. Zgadnijcie, co się z Foxy'em stanie. Plot twist polega na tym, że... Dobrze. Dawaj. Bam. Foxy miał trochę inaczej wyglądające. Taki plot twist. Tyle ciekawego. Oryginalność. W końcu. Pozbyłem się ich. Naprawdę przerosłeś sam siebie, William. Pozbyłeś się wszystkich dowodów. Wolałbym, żeby do tego nie doszło, ale teraz już nie ma odwrotu. Po tym, co zrobiłem. Whatever. W dzisiejszej nocy już będzie po wszystkim.
Nic z tą myszką, panie. Żaby na pewno? Oko mu się zaświeciło. Szalony plot twist. Nie mówcie, że ja tam tą myszkę zostawię na cały odcinek. Mamy oczywiście ostatnią minigierkę, Golden Freddy. O, ruszaj tą myszką, dawaj, dawaj jeszcze w lewo. Odrobinę w lewo. Michael, słuchaj. Twoi przyjaciele potrzebują cię teraz bardziej niż kiedykolwiek. Jesteś tym, który ma go pokonać. Zwyciężysz w miejscu, gdzie wszyscy inni przegrali. Idź do kibla. Idź do toalet, tam znajdziesz dodatkowy pokój. Wyłącz się w telefonie. Oni nie mogli wejść do specjalnego pokoju, bo byli animatronikami, ale ty nie jesteś. Jesteś duchem. Więc ci się uda. Let's do it. Oczywiście musiałem się przyjrzeć, czy duszkiem tutaj można coś zrobić, bo generalnie Golden Freddy mnie nigdy wcześniej nie mogliśmy się w tej grze ruszyć, więc to takie coś nowego dosyć, ale zgadnijcie co, nie mogę nawet na pojedynczą rzecz zareagować, nie mogę na nic wcisnąć, więc też zmarnowany potencjał. No, generalnie, jak już to skończę, czyli właśnie w tym momencie kończę to, to planuję zrobić w następnej kolejności gameplay z Chippera, bo w tej chwili chyba skończyłem wszystkie gameplaye. Mógłbym z Pop Ghosta zrobić wszystkie challenge, a przynajmniej najgorsze challenge, bo no, przeszedłem to sam dla siebie, ale mógłbym sobie nagrać, ale generalnie chcę z Chippera zacząć. Serię co najwyżej może opcjonalnie z Desolate Rooma, czyli z tej pierwszej części Desolata, bo ona jest gorsza. Dlatego nie chciałem z niej robić. Okej, okay. I tutaj oczywiście William chciał się pozbyć jeszcze papiurów, ale zgadnijcie co? Trafił na ofiary. Nie spodziewaliśmy się tego, nie pamiętamy tego przecież z FNAF-a trójki. Dawaj, zasuwaj, goń go. Op. No i wszyscy wiemy, co tutaj się wydarzy. William się cieszy, a tu nagle awaria zatrzasków i William umiera. Zrobiliście to. Po tym wszystkim sprawiedliwości stało się zadość. Idźcie beze mnie, ja mam jeszcze jedną rzecz do zrobienia. I piosenka z balonsów. Balonsy są fajne, lubię balonsy. Polecam. Balonsy mam po niego. No zobaczmy, co ta marionetka tutaj chce zrobić. Epilog. 30 lat później. Koleś, ściarki mnie przechodzą. Czy naprawdę musieliśmy tutaj wrócić? Pewne źródło powiedział, że tutaj jest dodatkowy pokój. Wyobraź sobie, co tam schować. Może na przykład Springtrapa, to było fajnie, jakby mieli Springtrapa. Dobra, znaleźli. Oczywiście wiemy, co to jest. To jest wstęp do FNAF-a trójki, czyli to, co się dzieje pomiędzy pierwszą a drugą nosą, czyli znalezienie Springtrapa, znalezienie całego safe roomu. I tutaj dwójka, jakby, nie wiem, współwłaścicieli albo współpracowników znalazła. Funkcjonuje. Zastanawiam się, czy to jest funkcjonujący animatronik, bo jeżeli jest, to będzie dosyć cenny artefakt, który znaleźli. I oczywiście przewieźli go, przywieźli Springtrapa tutaj do Fazbear's Frighta, gdzie mamy cały epilog. Dobra. Gdzie ja jestem? Czy to jakaś atrakcja?
No trochę, generalnie z mojej strony to trochę głupio, że tak, no zgadł znikąd. Skąd miał tu zgadnąć, że jest w atrakcji jakiejś w Domu Strachu? Wygląda jak jakiś ponury korytarz związany z Freddy's. No ja rozumiem, że może się to skojarzyć z Domem Strachu, ale... tak w dwie sekundy, tak pstryki już? Dziwne takie były. Ale okej. Nie oceniam. Czyli chciałbym się tutaj rozejrzeć. Idziemy w dół. Dawaj, tutaj się załączyło już automatycznie. Czasami zastanawiam się, czy to wszystko było tego... czy to wszystko było tego warte. I tu papet wyskoczył. Mówi, o, to ty. Czy coś powiedziałeś? Nic. Nic nie mówiłem. Czemu w ogóle tutaj jestem? Nie powinienem smażyć się w piekle czy coś? Cóż, dałem ci prezent. Dałem ci życie. Dzięki temu mogłeś przeżyć wszystko to, co my wycierpieliśmy. No i tyle nam powiedział, tyle nas zostawił. Teraz nie wiem dalej zwiedzać. Będzie taki, uwaga, plot twist. Marionetka znowu tu jest. Puppet Manda Cildar, czy coś tam. Jakie śmieszne meme. Ech, o tym co wcześniej powiedziałeś. Powiedziałeś, że musicie cierpieć ten sam los, który ja teraz. Wprowadza mnie to do szaleństwa, słyszałem głosy. Co słyszałeś? Jakieś wspomnienia mu się za... jak się mówi... zamazywały. Prawda, słyszałem je, głosy, wasze wspomnienia. I wszystko stało się dla mnie jasne. Podczas lat 80. byłem właścicielem Fredbearsów, współwłaścicielem z innym partnerem. Tworzyłem plany nowych robotów. Ale czy to jest istotne? Firma zapłaciła mu za eksperymenty na dzieciach, więc dodał mechanizmy, które te dzieci kradły. I mu wszystko wisiało, bo to nie jego dzieci, więc... whatever. I w tym momencie zdarzył się wypadek, czyli oczywiście to co wiemy, czyli to z Baby, z jego córką, co generalnie według mnie kupy się nie trzyma to zrozumienie tego wydarzenia, bo skoro stworzył animatroniki służące do tego, żeby uprowadzały dzieci, dlatego stworzył też Baby mechanizm wciągania dziecka. Okej. I w tej chwili mu co mówi? Ale ten robot nie miał na celu transportować dzieci, więc umarła w szpitalu. Tego samego dnia. Więc po co zrobił ten mechanizm, że Baby wciąga dziecko? Wszystko się kupy trzyma, tak. A potem, parę miesięcy później, jego adoptowany syn zginął w ugryzieniu Fredbeara. Stracił dwoje dzieci w ciągu tego samego roku. No i potem zobaczył tego małego dzieciaka. Zdecydował, że jeżeli Fredbearsy zebrały mu wszystko, dwójkę dzieci, to inni rodzice też tak samo powinni cierpieć jak on. No i jest... ogólnie zgadza się z tym, że powinni go byli powstrzymać, bo sam by siebie nie powstrzymał. Teraz już wszystko. Rozumiem. Jakie jest najtrudniejsze pytanie, jakie ktoś mógłby komuś zadać? Czy możesz mi wybaczyć? I tutaj generalnie mamy dwa różne zakończenia. Oczywiście nie będziemy szaleć, nie będziemy tutaj chamscy, więc wybaczymy mu. Żeby zobaczyć lepsze zakończenie, bo
jak my nie wybaczymy, to będzie też będzie zakończenie. To też niby jest szansa. Mila, cicho. Też niby jest szansa, żeby jakiej. Też niby jest powód, żeby nie wybaczyć mu. Ale generalnie nie pasuje mi tutaj do marionetki, do tego, po co tu marionetka była. Właśnie przed chwilą mówiła, że przez całe 30 lat czekała tylko po to, żeby zrozumieć go, żeby zrozumieć, co się stało. Więc czemu miałabym mu w tej chwili nie wybaczyć? Nie rozumiem tego. Więc ja wybrałem wybaczenie. No i nie tylko marionetka wybaczyła, wszyscy mu wybaczyli. No i sami, czyli to jest takie imię marionetki, czyli nawiązanie do The Silver Eyes, bo tam też Sami był tym pierwszym dzieckiem, generalnie. I niekoniecznie marionetką, bo marionetki w ogóle nie było w The Silver Eyes. Więc cóż, jak już do tego doszliśmy, to mamy ostatnie zadanie. Mamy podpalić całe Fazbear's Fright, czyli to, co się wydarzyło po nocy szóstej. Musimy podejść i używając shifta, używając spacji, zalać całą podłogę. I powiem wam, że to jest okropnie długie, okropnie niepotrzebne. Można by to było przyspieszyć, ale zgadnijcie, co, nie ma nic innego do roboty, więc czemu by nie zabrać komuś, ile tu jest? 9 minut jeszcze nagrania, czyli z 6 minut życia. Czemu by nie? A co, bo ludzie mają życie czy coś? Więc generalnie, skoro mam sporo czasu, to powiedziałbym też jakieś swoje przemyślenia na temat tego, co tutaj się wydarzyło. Bo to jest generalnie jedna z wielu próba jakiegoś wyjaśnienia Springtrapa, próba jakiegoś odkupienia jego win, wyjaśnienia, przeproszenia czy coś tam. Najlepsze słowo, jakie na to znam, to redeem, czyli angielskie słowo. O, zrehabilitować się może. Po polsku zrehabilitować się, zbawić, coś tam, odkupić. Więc to jest taka próba wyjaśnienia motywów Williama, powiedzenia, że to, co zrobił, to nie było nie dlatego, że był psychopatą, tylko dlatego, że wiele wycierpiał i tak dalej, i tak dalej. Co generalnie tutaj średnio wyszło w Super FNAF-ie według mnie. Generalnie podobny koncept, takie odkupienie Springtrapa podczas FNAF-a 3, to jest taki komiks, który tworzy Negaduck 9, który się nazywa Springaling. Na DeviantArtie można znaleźć. Jak się wygoogla Springaling, to już się znajdzie raczej. To jest dosyć fajny komiks według mnie. Taki strasznie moralizatorski. Strasznie, jakby to powiedzieć. Generalnie strasznie długi, więc jest co do poczytania. Negaduck strasznie dużo sobie tak bierze swojego własnego luźnego, swoją własną luźną interpretację i też jak już coś powie, to się zmieni, bo tam Scott Sister Location wydał w środku tego, co tutaj było robione, cały ten komiks, to stara się to jakoś doszlifować, podciągnąć, żeby się jedno z drugim zgadzało. No i mówię, to jest takie proste, wygodne, nie trzeba się męczyć z tym, czy to jest kanoniczne, czy nie, bo to nie jest kanoniczne, to jest tylko jakiś fanowski komiks. Ale jest fajne. Na przykład same koszmary. Koszmary dostały całkowicie osobowość. Koszmary się tam pojawiają ostatnio w jakimś tam arku, którymś najnowszym. No i po prostu są sobie jako... Nie wiem, jak to powiedzieć, czy one tak naprawdę są. Bo one pojawiły się jako oczywiście koszmary ugryzionego dziecka. Ugryziony dziecko sobie poszedł, one zostały. W pewien sposób Springtrap jest ojcem Plushtrapa. Jakieś tam dziwne bajerowanie, wymienianie się częściami. Koszmar jest matką tego Plushtrapa. To jest fajna historia, tak żeby sobie poczytać. To fajne, tam też tematy są poruszane.
No i generalnie to mi się podobało. To tutaj trochę tak mniej. No bo tak prosto, tak też na siłę zdaje mi się było to wyjaśnienie. Było to wyjaśnienie z Sister Location dodane, że tam przecierpiał, że powiedział, że ktoś mu kazał robić te wszystkie mechanizmy, że to nie z jego winy, że to nie on, on sam z siebie chciał to zrobić i dopiero później z tego powodu, z tego cierpienia, z tej straty zaczął ranić dzieci, ranić innych z powodu swojej straty. Czemu tu jest znowu myszka? Co jest tą myszką zrobienie? Czemu mi stoi na ekranie? No, generalnie ja słabo widzę tą interpretację, ale to jest tylko fangame, to jest tylko taka historyjka luźna, więc nie zamierzam się o to męczyć. Po prostu mówię, że tak do mnie to tak słabo trafia. No ale okej, jaka próba, jakaś wyjaśnienia purpurowego może być. Może być już. Tego nie zamierzam umęczyć. No i skończył mi się generalnie temat do mówienia, a Springtrap wciąż leje i leje tą benzynę. Patrz, w lewym górnym rogu widać, ile mi zostało. Generalnie zostało mi na jeden cały pokój, nie licząc tego tutaj. Więc to jeszcze chwilę zajmie. Ile tam było? W tej chwili już chyba piąta minuta, czy czwarta minuta tego, jak Springtrap leje. To? Mówię, to było tak średnio zrobione. Tak na siłę trochę. Koncept jest dobry, tylko mogłoby być to tak trzy razy krótsze i zastąpione jakimś normalnym gameplayem zamiast za to. No. Dalej już nie możemy przejść, bo musimy najpierw zużyć cały ten, co to jest, gazolin, jak się tłumaczy, olej jakiś, paliwo chyba. No i to jest ostatni pokoik. Tutaj widzimy tego Shadowboniego na rysunku, co też jest takie trochę dziwaczne. Oczywiście musiałem podejść, musiałem zobaczyć, o co tu chodzi. No i William nie kojarzy, żeby w całym koncepcie Freddy's i tak dalej był jakiś czarny królik, czarny Bonnie. No, w tej chwili jest prawie koniec tego paliwa. Musimy tylko zrobić tam resztkę. Dawaj, springi. Generalnie jako całokształt Super FNAF jest ok. Jest ok, żeby sobie przegrać raz, żeby sobie posłuchać tej historii. Ale żeby... No, w tej chwili już nie mogę lać paliwa, więc skończyło się, więc już mogę w końcu pójść. W kontekście tego jest dosyć ok, tylko że nie ma to jakby regrywalności. Oczywiście jak zrobisz złe zakończenie, to chcesz zrobić dobre zakończenie, ale dłuży się to, jakby mi się to nie dłużyło, jakby to było ciekawe, jakby to było grywalne wielokrotnie, to nie miałbym problemu, żeby to nagrać drugi raz i żeby ten... No ale tak trochę ciężko było. Oczywiście teraz Springtrap powiedział, że stróż nocny sobie poszedł, więc bezpiecznie mógł, nie krzywdząc nikogo, to podpalić. No i sobie usiadł i powiedział, sami zaraz do ciebie przyjdę, czyli zaraz odejdzie stąd i tak dalej. I tym akcentem oczywiście kończy się cały Super FNAF. The end. Bam. Super FNAF jest rzeczywiście fajny, tylko że mówię, na jeden raz, ale przychodzi to z trzy. Także cóż, Super FNAF to wszystko, zrobiłem brakujące, zaległe zakończenie, które już tam parę miesięcy temu miałem zrobić. Ostatni odcinek. Mówię, mógłbym zrobić tego
Foxy Holloway Runner, ale pewnie się okaże, że. Kurczę. Pewnie się okaże, że nic tam zupełnie nie ma. Po prostu sobie przejdę, powiedzą ci, gratulacje, przyszedłeś. Gdyby się tam coś ciekawego pojawiło, wartego uwagi, to bym to pokazał. A tak to pewnie zostawię to jak jest. Nieruszone. Jeżeli chcecie sobie zagrać w samą grę, to polecam. Jeżeli chcecie z niej wyciągać lore, to pamiętajcie, że to jest tylko jedna z wielu teorii, z której ja generalnie się niezbyt zgadzam. I cóż, dziękuję wam za oglądanie. Zobaczcie mnie w następnych odcinkach, w innych gameplayach. Cześć!